Cześć, sianko, witajcie, z tej strony Kuba. Witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 27 lipca, godzinę po 16. No i jak sami widzicie, dożdży nie zostało dużo, bo widać to po owsie, ale ścieżki zielone, ale to jeszcze tutaj minimum 2 tygodnie zostały. A dzisiaj taki vlog spontaniczny, zrobimy takie obejście po polach tutaj przy gospodarstwie. Pierwsze co, właśnie pójdziemy sobie w pszenicę, bo chciałbym wam pokazać kilka błędów, jakie zauważyliśmy. A mianowicie chodzi właśnie o czarne kłosy. Nie wiem, czy to będzie widać. O, właśnie. Miejscami są ładne, a miejscami są gorsze. W ścieżkach to jeszcze jest w ogóle dramat. Ale jeżeli chodzi o te kłosy, to jest to albo... A czy tak? Ja tu widzę dwa, albo przynajmniej trzy problemy. Albo pierwszy, nie zadziała grzybówka. Drugie, albo ją upaliły upały, które były. A trzeci, albo był jakiś hazopyskiem jakimś. Nie tylko na grzyba, bo mogło być też na skrzypionkę. Zaraz wam pokażę miejsce, gdzie wygląda najgorzej. O, widzicie, tu już jest inna, a zaraz obok mamy takie kłosy, a wchodzimy w tą gorszą część pola. To ja sobie kucnę i jest, i jest do czarny dookoła. Jest po prostu czarny. Tutaj też była, mi się wydaje, kicha z opryskiem jesiennym na miotłę. Mówicie, no jest tutaj dużo miotły. Na drugim polu jest po prostu pszenica czysta. Więc tu była kicha z opryskiem jesiennym. Tak mi się wydaje, o. No i no, tak widać, no o. Po kłosach. Nie wiem, czy to będzie widać w ogóle. Kurde. O. Jak widać po kłosach. No, wydaje mi się, że nie trafił się rok po prostu na pszenicę. Albo ta z centrali, no po prostu nie wiem. Wejdę tutaj, to no jest czarno. Może jak się odwrócę pod słońce, bo ta słońce, nie wiem jak to będzie. Może coś będzie z tego widać. O, tak jak widzicie, kłosy są takie jakie są. Tutaj w rękach szczela możemy urwać i rozłupać ziarno. Zobaczyć, czy coś z tego wypadnie. O. Ziarno. O, bieda w tym roku. Przynajmniej na tym polu tutaj pod domem. Bo tam, no, jest o niebo lepsze. Jest fajne, grube. Przynajmniej wygląda jak pszenica. A tutaj to no po prostu wygląda, że jakaś kicha z opryskiem na grzyba. Albo po prostu, no nie wiem, co to się stało. No. Była ładna, była piękna, a teraz no... No jest jaka jest. Do następnego ujęcia. Jesteśmy na końcu tutaj pola. No i też, tak jak widzicie, tutaj jest ok. A wchodzimy tam, nie wiem, 2-3 kroki dalej. No i jest to samo, jest po prostu wypalona. Kłosów. No, kurde, nie wiem jak to powiedzieć. Tu jeszcze nawet miotła jest zielona, więc no ja nie wiem. Miotły no jest dużo. Tutaj jak mówię, kicha z opryskiem wyszła. Jesiennym albo na wiosnę. O, a tu na przykład wchodzimy i jest baja.
tu jest baja, bo tu środkiem jest ogólnie inna pszenica. Jest to Kilimandżaro i no jest w miarę ok. O, tak jak widać to. Kłosów nie ma, jakiś rewelacja. Rozłupiemy też jednego. Kurde, w jednej ręce trzymać telefon, a w drugiej łupać ziarno to trochę tak niekomfortowo. Ale damy radę. Przedmuchamy. O, tu jest ziarno Kilimandżaro. Co prawda z kuska nie wyleci wszystko. Zostanie w plewie. Ale no, bywa różnie. I tak, tutaj jesteśmy na poprzeczniaku. I na poprzeczniaku, tak jak widzicie, jest ta nowa odmiana Rotax. Jest ok, wygląda. Słoma. Ale to jeszcze nie to. I jesteśmy też w tym drugim końcu na odmianie Rotax. Też na poprzeczu. No i jest to, co jest. Czyli po prostu no bieda. Kłosy, widzicie, fioletowe łodygi nawet od dołu ma, więc no tu musiała wyjść kicha z opryskiem. Albo po prostu coś nie zadziałało. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie w szklonie. Ale no, Kilimandżaro jest ok. Fajnie wygląda. Pod nogami też szeleszczy. Miotła tutaj no przeszła moje wszelkie oczekiwania, jeżeli chodzi o to pole. A teraz jeszcze pójdę na owies. I co wam pokażę, to jak, jaki bywa owies, gdy się od kogoś go kupi. Tu oczywiście kwiatki, nie, kicha też z opryskiem była na wiosnę. Ale o, owies, tutaj chwasty też jakie. Owies no, w jednym miejscu jest. Ja sobie wejdę i on jest po pas. A wejdę dalej, tutaj na poprzecze, to on sięga kolana. Może nawet niżej. Owsika się też troszkę trafia, głuchego owsa. A, no trafia się ścieżki, tak jak widzicie, są zielone. Ale na owiec jeszcze, te minimum 2 tygodnie, to jeszcze co najmniej. A teraz pójdę tutaj brzegiem między owsem a odmianą Rotax. O, widzicie? Tutaj też jest to samo. Można zaobserwować. Kicha i dobra. Pójdziemy dalej i będzie to samo. Tutaj też jest ok. W tym miejscu 2 metry dalej jest kicha. Dobra, wiecie co, jednak w tą ścieżkę wejdę, bo szkoda. Szkoda tutaj deptać, a tu już jest ścieżka zrobiona. No miotły, no jest trochę, no. Kurde, tu kicha była. Z opryskiem. No zobaczymy, co to będzie. Jesteśmy w kolejnej części pola. Jesteśmy na takiej górce, można by powiedzieć. Też jesteśmy na odmianie Rotax. I co tu mogę powiedzieć? O, tutaj trochę miotły. Też się trafi zły, a trafi się i dobry. Zaraz wam pokażę różnicę ziarna w tym złym, a w tym dobrym. Tutaj rozłupiemy ten dobry w miarę. Tak mi się wydaje, że w miarę dobry. Ale ziarno, o. Ziarno jest poślad. A teraz rozłupiemy tutaj. Tu jest ścieżka ogólnie, gdzie ja stoję. I tu rozłupiemy teraz ten gorszy. Nie ma nic. Zobaczcie, naprawdę, ja nie kłamię. Nie ma nic. To nie jest coś, że jakieś oszustwo. Tylko po prostu taki jest rok. Albo takie pole. Więc ja nie wiem, z czym tu kicha była. O. A tutaj to już w ogóle, zobaczcie. Kłosy takie, liście. Łodygi od dołu fioletowe. Tu też mi się wydaje, miotła zrobiła też swoją robotę. Ale no, w porównaniu do zeszłego roku nie ma aż dużo aż tak dużo tej miotły.
No ale jest. No to trochę denerwuje, wam powiem. Chwastów nie było praktycznie do połowy czerwca i teraz ta pszenica do większej połowy lipca wyglądała pięknie, a przyszedł teraz czas deszcze i jest kicha, tu jest kicha, a tu jest rewelacja. Więc no ja nie wiem jak to działa. Kurde, miotła tutaj taka, przejść przez tą miotłę to też takie, tam powiem, nie do końca. O, tutaj jest taka po kłosach. Wejdziemy od miedzy i jest kicha. Tak jak widzicie. Jest kicha. To jestem na górce. To widać jak opysk nie zadziałał. No i myślę, że te słabsze miejsca w tej pszenicy też widać. Także wszystko moim zdaniem zweryfikuje tutaj kombajn, bo będziemy kosić osobno tom a tom, więc no zobaczymy co to da. Mam nadzieję, że na te kłosy czarne co ona ma, te wypalone ziarno, to może odda w miarę dobry plon. Jeżeli będzie trójka z przodu, mi się wydaje, że na te 20 parę arów tutaj tej nowej pszenicy będzie dobrze. Naprawdę, o, tutaj chyba dziki albo sarny, nie wiem. Ale no, taki rok, no, ja nic nie poradzę. Tutaj, jak już wiele razy powtarzałem, tu była kicha z opryskiem. Albo po prostu coś zrobiliśmy źle. Tu, jak widzicie, no tu już pszenicy nie ma, tu jest tylko sama miotła. Bo tu jest doorana część pola, bo tu dawniej łąka była. Teraz, jak ja idę, tu już jest, no, któryś raz z rzędu pszenica. Tutaj, no, ziemniaki, owies, owsa tu jeszcze na całości nie było. Teraz tu a sobie coś zmienić. Także jak ktoś ma coś takiego jak u nas, napiszcie w komentarzach, dlaczego uważacie, że takie coś jest. My uważamy tutaj, że no, opysk nie wypalił, pH gleby też może być słabe. No i co? Taki urok. Nic nie poradzimy. Że co, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.